Rozwiąż graficznie układ równań. 5x plus 3y równa się 7, 3x minus 2y równa się 8. Przypomnę, że rozwiązać układ równań znaczy znaleźć wszystkie pary liczb x, y, które spełniają oba równania. To są równania liniowe, wobec tego każde z tych równań reprezentuje prostą w układzie współrzędnych. Rozwiązać graficznie znaczy wykreślić obie te proste i znaleźć ich punkty przecięcia, ponieważ punkty, które leżą na przecięciu tych dwóch prostych, ich współrzędne, spełniają oba te równania, czyli są rozwiązaniami naszego układu równań. Dobrze, więc prostą możemy tutaj wykreślić na wiele sposobów. Wiemy, że prosta jest wyznaczona przez dwa punkty, wobec tego wystarczy znaleźć dwa punkty, które leżą na tej prostej. Może zacznijmy od tego. Zróbmy sobie taką tabelkę. Więc może tak, może jeżeli x jest 0, to jaki punkt, czyli tak, to jest 5 razy 0 plus 3 razy y równa się 7, dzieląc przez 3, na 5 razy 0 to jest 0 i wobec tego dzieląc przez 3 otrzymujemy, że y jest równe 7 trzecich, czyli 2 1 trzecia, czyli x równe 0, y jest 2 1 trzecia, więc mamy jeden punkt i jeszcze potrzebujemy jednego punktu, więc może teraz y położymy 0 i szukamy x, to znaczy 5x plus 3 razy 0 jest równe 7, znowuż 3 razy 0 to jest 0, dzielimy przez 5, i otrzymujemy, że x jest równe 7 piątych, czyli 1 i 2 piąte. Wobec tego y równe 0, to x to jest 1 i 2 piąte. No i mamy dwa punkty i wobec tego możemy już tę prostą wykreślić, czyli tak, x równe 0, y równe 2 i 1 trzecia, 1, 2 i 1 trzecia to jest mniej więcej tu. Z kolei y równe 0, tak? Czyli przecięcie z osią x to jest 1 i 2 piąte. 1, 2 piąte to jest z kolei troszkę mniej niż połowa, no, prawie połowa. Czyli mamy te dwa punkty i teraz musimy wykreślić tę prostą. Oj, trochę to niedobrze. Spróbujmy wykreślić tę prostą. O, więc to jakoś tak mniej więcej to jest ta prosta, to jest zbiór wszystkich punktów, których współrzędne x, y spełniają równanie pierwsze. Teraz przechodzimy do równania drugiego, czyli może znowuż znajdźmy dwa punkty, x, y. Jeżeli x jest równe 0, to mamy tutaj tak, 3 razy 0 minus 2y jest 8, czyli tak 3 razy 0 to jest 0, dzielimy przez minus 2 i otrzymujemy y jest równe 8 przez minus 2, czyli minus 4. Czyli x0, y jest minus 4, no i może jeszcze y0, czyli 3x minus 2 razy 0 ma być równe 8, czyli 3x jest równe 8, dzielimy przez 3, no i mamy, że x jest równe 8 trzecich, czyli 2 i 2 trzecie. Dobrze, czyli jak x jest 0, y jest 0, to x jest 2 i 2 trzecie. Dobrze, teraz x0, y minus 4, to jest minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Tu jest ten punkt. Następnie y0, 2 i 2 trzecie. To będzie powiedzmy mniej więcej tu. No i teraz spróbujmy to połączyć. Dobrze. No i co? I wygląda, że przecinają się tutaj
To jest punkt o współrzędnych 2 minus 1 i wygląda na to, że 2 minus 1 jest rozwiązaniem naszego układu równań. No oczywiście dobrze jest to sprawdzić, więc może sprawdźmy, czy rzeczywiście 2 i minus 1 spełniają nasze równanie. Zacznijmy od równania pierwszego, tak, czyli 5 razy 2 plus 3 razy minus 1, czyli to jest co? 10 minus 3, czyli 7. A więc rzeczywiście ten punkt spełnia pierwsze równanie. Teraz równanie drugie, 3 razy 2 minus 2 razy minus 1. No, 3 razy 2 to jest 6 i potem jest minus 2 razy minus 1 to jest plus 2, czyli 6 plus 2, zatem 8. A więc również drugie równanie jest spełnione, czyli rzeczywiście ten układ równań ma rozwiązanie x równe 2. Może tutaj napiszmy x równe 2. Y równe minus 1 to jest rozwiązanie naszego układu równań. No oczywiście takie graficzne rozwiązywanie to nie jest zbyt dokładne i raczej jeżeli ten układ równań nie ma takich rozwiązań całkowito liczbowych czy też jakichś prostych ułamków, to trudno się spodziewać, abyśmy otrzymali rozwiązanie metodą graficzną. No, nawet przy bardzo dokładnym rozwiązywaniu, no trudno sobie wyobrazić, abyśmy otrzymali rozwiązanie typu na przykład 11/131. No, a więc to graficzne rozwiązywanie jest takie bardzo poglądowe, ale nie jest to metoda zbyt dokładna.